Referendum dla obywateli. Najsłynniejsza i najprostsza definicja demokracji została sformułowana przez Abrahama Lincolna: to rządy ludu przez lud i dla ludu. Niestety w polskiej rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. W praktyce polska demokracja, zarówno pośrednia, jak i bezpośrednia, to rządy polityków przez polityków i dla polityków. Wyjątkiem od tej smutnej reguły nie jest niestety nawet najważniejsza instytucja demokracji bezpośredniej referendum ogólnokrajowe. W Polsce takie referendum zarządzić mogą tylko, tylko politycy, Sejm lub prezydent z poparciem Senatu. Tylko politycy decydują o treści pytań i kwestiach, które zostaną poruszone. Nawet gdy obywatele zbiorą ponad 500 tysięcy podpisów, to politycy mogą taką inicjatywę odrzucić. Jak to zmienić? Należy wprowadzić do polskiej konstytucji referendum obowiązkowe po zebraniu określonej liczby obywatelskich podpisów, na przykład miliona. W 2013 roku taką inicjatywę złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. W 2019 ten sam postulat ogłosiła Platforma Obywatelska w ramach szóstki schetyny, a później wpisała go do swojego programu na wybory. Niestety, gdy w 2018 roku prezydent Andrzej Duda zaproponował referendum konstytucyjne, między innymi z pytaniem o ten postulat, w Senacie politycy obu wielkich partii zablokowali oddanie obywatelom decyzji w tej sprawie. W teorii politycy różnych opcji zgadzają się, że należy oddać referendum w ręce obywateli, w praktyce zapominają o tym postulacie, gdy przychodzi do konkretnych decyzji. Instytut Demokracji Bezpośredniej powstał po to, by promować ustrojowe zmiany i przypominać o nich obywatelom i politykom. Śledź nasz kanał na YouTube i profile lub bezpośrednio.pl w innych mediach społecznościowych.